Nawiedzony dom w Grabowie, w niewielkiej miejscowości w województwie mazowieckim. Czy nawiedzony jest naprawdę? Tego się jeszcze właściwie dowiemy. Na pewno jest opuszczony. Od 30 lat. Dlaczego? Na temat tego domu dowiedzieliśmy się od jednego z naszych widzów, który napisał do nas na Instagramie, że stoi pewien opuszczony dom, nigdy im nie mieszka, że przyjeżdżają tutaj pewni ludzie zbierać owoce, śliwki, ale też tutaj nie wytrzymują. Mówi, że nikt tutaj nie wytrzymał dłużej niż miesiąc, dwa. Na niektórych piętrach widzimy jakieś deski. Być może ten dom miał być wyremontowany. Jednak ktoś tego remontu nie dokończył. Dlaczego? Nie wiadomo. Mówi się, że w tym domu straszy. Ten chłopak, który wysłał nam informacje na temat tego budynku, twierdzi, że był w tym domu i czuł gęstą, niemiłą atmosferę. Dzisiejszego wieczoru dowiemy się, czy ten dom skrywa jakąś tajemnicę.
jesteśmy na miejscu. Wybiła północ, dokładnie północ. Nawiedzony dom w Grabowie. Przekonamy się, czy będą tu występowały zjawiska, które podążają według pogłosek za reputacją tego miejsca. No. Mówi się, że jest opuszczone od 30 lat. Dlaczego? Przyjechaliśmy tutaj. Miejsce jest klimatyczne, bardzo dużo fajnych tutaj rzeczy, jeszcze suwenirów pozostawało. No fajnie się to ogląda, bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę rzeczywiście chyba to, co mówią, że od 30 lat nikt tutaj nie mieszka, może być prawdą, bo niektóre rzeczy jeszcze za czasów PRL-u są. Jest tutaj, można powiedzieć, takie gospodarstwo, bo tam jeszcze inna mniejsza chatka, jakby letniak. Tak. Kurnik. Kurnik, jakaś stodoła. Studnia. Tak, studnia, widać, że to wszystko jest. A ten projekt jest jeszcze na tyle wyjątkowy, że dzisiaj Piotrek ma urodziny. Już. Właśnie wybił dzień 22 sierpnia. Tak, właśnie dzisiaj jeszcze Piotrek ma urodziny, więc zobaczymy. Widzicie, wy sobie świętujecie urodziny w jakiejś knajpie. No, se chodzi po takich domach. Zobaczymy, czy ten dom coś nam dzisiaj pokaże i czy dowiemy się, dlaczego jest opuszczone od 30 lat. Może ktoś będzie chciał nam po to dzisiaj powiedzieć. Może. Widzimy się w domu. Światło, jak tam chodziłeś, że masz takie, jakby ktoś zjechał po świecie. Odbijało się? Jesteśmy w środku rzekomo nawiedzonego domu. Plan jest taki, żeby od dołu rozstawiać wszystkie kamery po kolei w różnych pomieszczeniach. I jak już ustawimy ostatnią na górze, żeby po prostu schodzić i je po kolei włączać, żeby nie tracić czasu. Także najpierw ustawiamy kamery, potem będziemy obserwować tak jak zwykle i później wkraczamy do akcji. Gotów? Od urodzenia. No dobra, to zastanawiam się, jak to się dzieje. Trzeba się jakoś zabrać z tym. Bierzesz coś ze sobą? No właśnie, zaraz coś wezmę, ale weź tu te walizki połóż. Bardzo się tutaj nie ma jakichś zwierząt. Zwierzaków. A nie ma. Może przez tak krótki czas nic by to nie weszło. Ale coś tam piłowało, ja powiem. Więc proponuję zacząć od góry i tam rozstawiać kamerę full spektrum.
więc one są w jednej walizce akurat, więc będzie spoko. Trzeba sprawdzić, w której. Nie w tamtej. Tu są GoPro, to przełóżmy GoPro. I statywy będziemy potrzebować, tak? Cały sprzęt został rozstawiony właśnie. Teraz zaczniemy włączać kamery i udajemy się do samochodu, żeby obserwować, co tutaj będzie działo. Druga Full Spectrum nagrywa. Ta nagrywa. Światełko włączone. Wszystko. Piętro ogarnięte. Można iść. Jeżeli jesteś tu na strychu, jeżeli jakaś dusza tutaj jest, to chcemy cię uświadomić, że... Może jest... Jesteś tutaj? Dajesz znak? Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia. W momencie, gdy rozstawiliśmy wszystkie kamery i chcieliśmy opuścić budynek, REM-pod zaczął wyłapywać wahania pola elektromagnetycznego. To co prawda mogło być wszystko, ale że zdarzyło się już na samym początku, woleliśmy nie bagatelizować tej sytuacji. Jesteś z nami? Podejdź do urządzenia jeszcze raz. Być może straszysz tutaj, jesteś tu obecny, obecna, a my chcemy uświadomić cię, że nie należysz już do tego świata żywych, ale to nie znaczy, że nie możesz stąd odejść. Chcę ci powiedzieć, że zawsze możesz stąd odejść. Tak, jeżeli tu z nami jesteś, to wiedz, że możesz uzyskać spokój. Zamanifestuj jeszcze światłami, tymi, które są na korytarzu. Możesz przejść korytarzem? Możesz płynąć na te światła na korytarzu? Proszę cię, jeżeli jesteś tutaj, słyszysz nas, widzisz nas, czy możesz przejść korytarzem? Możesz koło mnie przejść, stanąć. Nie mamy złych zamiarów względem ciebie. Chcemy porozmawiać, skontaktować się. Chcemy się dowiedzieć, czy żyjesz tutaj, w tym domu. Możesz dać jakiś znak? Jeszcze raz się zamanifestować. Wiem, że to wymaga energii. Ale będę bardzo wdzięczny, jeżeli jeszcze raz. Telefon? Mhm.
No ale tak daleko? Dobra, zejdźmy. Bo może to rzeczywiście, może to telefon odbiera. Zejdźmy. Sprawdzimy, i tak. I zobaczmy, czy nadal tak będzie. Kamera nagrywa cały czas. Jeżeli to ty dajesz nam znaki, proszę przejść tym korytarzem. Stuknij w coś. Albo daj jakikolwiek znak. No zobaczymy później. Zobaczymy ten korytarz. Ten korytarz, bo Remport się zachowuje mega dziwnie. No zrobił wszystkie. Czyli nigdy tak jeszcze chyba nie było. Jak wszystkie zrobił, to znaczy, że a jeszcze jest przedstawione tak właśnie, że jak pokazał wszystkie, no to znaczy tak jakby coś rzeczywiście przychodziło. Zobaczymy, czy uda się coś więcej nagrać. Wyszliśmy z obiektu, teraz damy kamerą popracować, pół godziny 40 minut i zobaczymy, coś tam już niby się zaczęło dziać, ale to tak naprawdę mogło być wszystko, zobaczymy dopiero jak nas nie będzie, co tak naprawdę się w tym domu będzie działo, no i potem. Tutaj pan. Co? Zobaczymy, co potem uda nam się wyłapać podczas sesji. Obserwujemy nawiedzoną chatę. Na razie na telefonie, bo zasięg jest trochę tutaj słabszy niż miało to na przykład miejsce w innym nawiedzonym domu. Tak, cały czas pokazuje kamera, że wykryto człowieka, a to z tego powodu, że kameruje lalkę. Tak. I lalka dalej jest człowiekiem i ciągle pokazuje, że wykryto człowieka. Możesz pokazać obraz z drugiej kamery.
Więc na razie obserwujemy na telefonie, bo tutaj jest lepszy zasięg. Ale może się uda jeszcze też na monitoringu. To właśnie wszystko też zależy od zasięgu tych kamer. Mamy jedną kreskę. I rozstawienia ich w takich miejscach, żeby dobrze łączyły. Ta pierwsza ustawiona jest na samym wyjściu przy oknie, więc łapie bez problemu. Ta druga jest ustawiona na korytarzu na schodach. Tam blokują pewnie mury, ściana. Schody pewnie też. Dlatego troszkę gorszy zasięg, ale ona cały czas nagrywa. I cały czas wygrywa człowieka. Także no trzeba też pamiętać o tym, albo zwiększyć jakoś zasięg, może macie jakieś sposoby. Albo ustawić ich na te kamery na parapetach. Tak. Albo ustawiać Orlo tam, gdzie jest po prostu zasięg tych kamer bardzo dobry. Zobaczymy jeszcze zaraz, spróbujemy uruchomić je. Na razie obserwujemy miejsce z kampera. A potem zobaczymy. Wchodzimy, przeprowadzamy sesję badania. Monitoring pełną parą. Jak widzicie, zaczyna to wyglądać mega profesjonalnie. Weź Radek na dwie kamery. Brakuje nam jeszcze no tak z sześciu, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Ale jak widzicie, cały setup jest ustawiony. Mamy podgląd na to, co się dzieje w środku. I jesteśmy mega podjarani. Jesteśmy. W końcu się spełnia nasz sen. No, jeszcze ten monitor trzeba dopracować. I być bają. O tym, żeby to wyglądało mega profesjonalnie. I do tego chcemy dążyć. Dzięki wam to się dzieje też. Podgląd jest. No. Wszystko elegancko. Także obserwujemy jeszcze przez chwilę. W nawiedzonym domu rozstawiliśmy łącznie 7 kamer w różnych pomieszczeniach, na różnych piętrach budynku. Rozmieściliśmy też kilka urządzeń, które mogłyby nam pozwolić na rejestrowanie anomalii. Po dogłębnej analizie materiału żadna z kamer w posiadłości nie zarejestrowała nic szczególnego. Oprócz jednej. Tej, która nagrywała światełka rozmieszczone na podłodze. Tej, która znajdowała się obok rempoda. W obszarze, w którym od samego początku działo się najwięcej. Te wszystkie dziwne stuknięcia, puknięcia, szelesty. Ten dom od początku wydał nam się bardzo dziwny, tajemniczy. Tak jakby wciąż w środku odgrywały się jakieś nieznane nam wydarzenia z przeszłości.
tak jakby ten dom ciągle żył. Chcieliśmy to sprawdzić podczas naszych badań. Wróciliśmy do obiektu. Przeprowadziłem kilka sesji EVP, kilka badań przy użyciu sprzętu. Zobaczymy, czy coś uda się tutaj zarejestrować, czy uda się z kimś nawiązać kontakt. Też wrócimy do Rempoda, bo tam coś dziwnego się z nim działo. Zobaczymy, czy znajdzie to swoje potwierdzenie albo w sesji EVP, albo da nam znać też na innym urządzeniu. Zobaczymy. Zobaczymy, czy teraz nam się coś i zobaczymy, czy w ogóle, czy to jest tylko REM-pod, czy coś więcej. No. Stawmy fluxa no może na skrzyni. Możesz dyktafon też odpalać. Dyktafon to muszę sprawdzić. Wróciliśmy w to samo miejsce, co poprzednio. Jeżeli jesteś tutaj z nami, to mamy takie urządzenie, które świeci na zielono i na czerwono. W zależności od tego, z której strony się pojawisz, podejdziesz do niego. Jeżeli faktycznie jest to jakaś dusza, chcemy się z tobą skontaktować. Chcemy się z tobą skomunikować. Prosimy o jakąś odpowiedź. Jeżeli jesteś tu z nami, podejdź do tego urządzenia. Możesz też przyłożyć rękę tak jak ja i daj nam znać na zielono, mocno, że tu jesteś. Podejdź do niego blisko i zapal to urządzenie na zielono. Czy jesteś tu z nami? Czy żyje w tym domu jakaś dusza? Zielony tak? Proszę, zareaguj. Ja tutaj usiądę na schodach, będę obserwował światełko. Dobra. Podejdź z tej strony urządzenia, z tej strony skrzyni, którą wskazuję ręką. Jeżeli jesteś tu z nami, jeżeli nawiedzasz ten dom.
Daj znak swojej obecności, jeżeli nadal żyjesz w tym domu. A jeżeli nie podoba ci się nasza obecność, możesz stanąć z tej strony skrzyni i dotknąć z tej strony urządzenia, które świeci na niebiesko, stoi na skrzyni. Urządzenie w kształcie trójkąta. Zapal je na czerwono, jeżeli nie podoba ci się nasza obecność. Możesz też przejść się tym korytarzem. Wtedy lampki rozłożone na podłodze dadzą nam znać, że tu jesteś. Czy to oznacza, że nie chcesz nas w tym domu? Proszę, przyłóż dłoń, użyj swojej energii, żeby to urządzenie na skrzyni zapaliło się mocniej. Możesz to zrobić? Możesz użyć więcej energii, żeby na przykład wydało dźwięk 3 razy? Jeżeli to urządzenie na skrzyni wyda czerwony sygnał 3 razy, to my stąd odejdziemy i nie będziemy zakłócać twojego spokoju. Jeżeli tego chcesz, to zbliż się do niego na tyle, żeby wydał 3 sygnały. Możesz to zrobić? Jesteś tu z nami? W tym domu? Na tym piętrze? Czy jesteś tu z nami? Daj nam znak. Stuknij w coś. Możesz też czymś poruszyć? Możesz się ujawnić, zamanifestować swoją obecność?
Możesz pojawić się na schodach. Wtedy cię zobaczymy. Mamy specjalne urządzenia. Które wykryją twoją obecność. Czy ten dom jest nawiedzany przez jakąś duszę? Może nie wiesz, że nie należysz już do tego świata, ale wiedz, że możesz spokojnie odejść. Nie musisz tutaj być. Możesz zaznać spokoju. Możesz zaznać spokoju. Być może nie dokończyłeś albo nie dokończyłaś jakichś spraw, ale to nie musi cię tutaj trzymać. Jeżeli jesteś w tym domu, to możesz odejść tam, gdzie odnajdziesz spokój. Jesteś tu z nami? Czy jakiś duch jest tu z nami i może dać nam znać swojej obecności? To moim zdaniem był mocny sygnał. No. To moim zdaniem był mocny sygnał. No. To moim zdaniem był mocny sygnał. No. Podczas sesji z Fluxem poprosiłem byt o potrójny sygnał, żeby dał nam znać, że nie chce naszej obecności w tym budynku. Po kilku chwilach usłyszeliśmy z urządzenia sygnał, jakiego jeszcze do tej pory nie udało nam się usłyszeć. Bardzo mocny, bardzo przeciągły. Czy był to potrójny sygnał? I przede wszystkim, czy była to odpowiedź na moją prośbę? Możesz powtórzyć, jeżeli to zrobiłeś, ty. Nie ma nic, co mogłoby być ptak albo coś. No nie. To był jeden z mocniejszych sygnałów, jakie usłyszeliśmy na tym urządzeniu. Możesz go powtórzyć? Czy oznaczał, że nie chcesz tu naszej obecności? Jeśli tak, powtórz ten sygnał, a opuścimy ten budynek. Zostawimy cię w spokoju, bo nie chcemy go naruszać. Chcielibyśmy tylko dowiedzieć się, czy ten dom jest opuszczony od 30 lat. Z jakiegoś powodu.
Czy jest opuszczone od 30 lat? Możesz zamigać na zielono, jeżeli tak? A jeżeli chcesz, żebyśmy sobie odeszli, zareaguj jeszcze raz. Zaświeć to urządzenie na czerwono. W ten sam sposób. Poczekamy. Damy ci skumulować energię. Ale prosimy o zareagowanie w ten sam sposób. Uruchomimy też urządzenie, przez które będziesz mógł do nas mówić. Jeżeli tylko zechcesz. Sesja EVP Grabowo. Możesz do nas coś powiedzieć, odezwać się do tego urządzenia. Czerwoną diodą. To jest czas, że możesz coś do nas powiedzieć, a my to usłyszymy. Czy nawiedzasz ten dom? Odpowiedz tak. Czy nadal mieszkasz w tym domu? Możesz też dotknąć tej lalki, która stoi na telewizorze. Powiedz, czy nadal tu mieszkasz? Jak masz na imię, a my to usłyszymy. Czy nadal żyjesz w tym domu? Możesz powiedzieć, czy jesteś tu z nami? Czy ten dom jest opuszczony od 30 lat? Zdradź nam. Czy nawiedzasz ten dom? Czy możesz wydać jakiś dźwięk? Coś do nas powiedzieć? Jeżeli
tu jesteś i to ty dotknęłaś urządzenia lub dotknąłeś. Powiedz coś do nas. Powiedz coś do nas, my to usłyszymy. Czy możesz też dotknąć tej larki? To był znowu bardzo mocny sygnał. Możesz teraz dotknąć tej larki, której ja dotykam? Jeżeli tak, to dotknij larki. Jeżeli chcesz. Albo coś do nas powiedz. Teraz. Cokolwiek. Dotknij larki, a będzie to dla nas jasny sygnał, że tu jesteś z nami. Tylko, że to nawet nie jest, to jest taki dziwny sygnał. O, coś takiego. Nie? Tak jakby w tej odległości. Czy możesz podejść bliżej? Żeby to urządzenie zareagowało jeszcze dłużej? Albo z drugiej strony? Jeszcze ten jeden raz, tylko mocniej. Odpalisz portal? Możesz zdradzić nam swoje imię? Potrzebujemy jasnej odpowiedzi. Jak masz na imię? Tu żyjesz i przebywasz? Czemu on tak reaguje? Nie wiem. Zmienimy na inne fale. Nie musisz tak reagować. Powiedz mi, czy nadal tu przebywasz? Żyjesz? Interesują nas tylko jasne odpowiedzi. Czy nadal tu przebywasz? Jako duch?
Tak albo nie. Ciebie. Użyj tego urządzenia. Ciebie. Żeby się z nami skomunikować. Wykorzystaj jego falę. Oknem. Czy okno ma jakieś znaczenie dla ciebie? Świeć na portę. Zdradź swoje imię poprzez to urządzenie. Musisz wyrazić się jaśniej i zdradzić nam swoje imię. Wykorzystaj to urządzenie, żeby powiedzieć, czy nadal tu jesteś z nami. Czy mieszkasz w tym domu, tak czy nie? Czy mamy tu nie wracać? Tak czy nie? Tylko te dwie odpowiedzi. Tak czy nie? Czy jesteśmy tu mile widziani? Tak czy nie? Portal trzeba będzie przetestować na spokojnie, jak będzie więcej czasu. Ghost Portal to był pierwszy projekt przy użyciu tego urządzenia. To, że go kupiliśmy, nie znaczy, że jesteśmy do niego w 100% przekonani. Mieliśmy nadzieję, że będzie troszeczkę inaczej działał, więc cały czas musimy się go jeszcze uczyć, poznawać. Myślę, że też będziemy go troszeczkę musieli przestroić na własne potrzeby. Chcę, żebyście wiedzieli, że nawet jeżeli użyjemy tego urządzenia na kolejnych projektach, to tylko żeby otrzymywać jasne, klarowne i czytelne odpowiedzi. Tu nie będzie miejsca na jakieś domysły, na dodawanie sylab, słów, zdań, które będą się pojawiały z urządzenia. Tak, aby nie namieszać wam w komunikacji i żeby dawać wam jak największe pole do interpretacji własnej. Interpretacji.
Trzecia w nocy, może się nam pokażesz. Może zamanifestujesz swoją obecność w tym domu. Jeszcze raz. Jesteś koło nas? Kończymy projekt w rzekomo nawiedzonym domu w Grabowie. Działo się parę dziwnych sytuacji, ale nie wiemy, co nagrały kamery, więc myślę, że nie możemy tak do końca stwierdzić, czy te sytuacje dają nam powód, żeby twierdzić, że coś mega złego i okropnego nawiedza to miejsce. Mam kilka hipotez, ale sprawdzę jeszcze to, co jest, czy coś się w ogóle udało nagrać na kamerach. Jeśli nie, no to mam jedną z hipotez, co mogło się wydarzyć. Ale no, kilka takich znaczników na fluxie było dość dziwne. Takich, których jeszcze nie mieliśmy, co nie? Nie, no. I ten rempot, co prawda można go wytłumaczyć tym, że być może bateria się rozładowywała. Ale no musimy przejrzeć jeszcze pozostałe materiały, dokładnie przeanalizować ten materiał z kamer i wtedy będziemy mogli pełne zdanie się wypowiedzieć na temat tego domu, czy coś faktycznie udało się zarejestrować. Kilka odczuć takich było dziwnych, ale... Dziwnych, ale no kurczę właśnie... Może to za mało, żeby... Może zobaczymy. Ciężko wyrokować od razu. Także wnioski na pewno zobaczycie na końcu filmu. Lektor na pewno je opowie. Tymczasem to był nasz drugi projekt, chronologicznie. Pewnie wy zobaczycie ten projekt jako pierwszy, więc przed nami jeszcze 6. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko wyszło w porządku. Do zobaczenia. Cześć. Nawiedzony dom w Grabowie to było na pewno dziwne i nieco tajemnicze miejsce. Dlaczego tajemnicze? Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, z czym będziemy mieli do czynienia, z jakim miejscem. Mieliśmy skrawki informacji, które przekazał nam jeden z widzów. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce i zobaczyliśmy ten dom, od razu wydał nam się niepokojący. Dlaczego stoi opuszczony? Dlaczego nikt w nim nie mieszka? Dlaczego mimo, że są w nim meble, jakieś pozostałości, to znaleźliśmy też rzeczy, które mogłyby wskazywać, że coś jest tam magazynowane albo coś w tym stylu. Nie wiedzieliśmy, czy pogłoski krążące na temat tego domu są prawdziwe. Nie wiedzieliśmy, czy nie są wyssane z palca. Jednak coś w tym domu przekonuje mnie, że może być jakaś cząstka energii, która zamieszkuje to miejsce. Pewne sytuacje w domu, które się wydarzyły, mogłyby wskazywać na to, że żyje tam jakaś energia. Cały czas jest tam jakaś siła, która występuje w tym domu, żyje w tym domu. To, co działo się też na jednej z kamer, mogłoby to
potwierdzać. Jednak nie mamy też jednoznacznego, dobitnego dowodu, że to miejsce miałaby nawiedzać mroczna siła, mroczna energia. Także wnioski chyba będą takie, że być może, jeżeli spędzić by tam więcej czasu, może coś chętniej i dobitniej mogłoby się nam pokazać. Z perspektywy całego projektu, o ile działy się pewne dziwne rzeczy, nie można w 100% powiedzieć, że miejsce to jest nawiedzone. Aż tak bardzo nawiedzone, żebyśmy mieli stamtąd uciekać. Ale być może mieliśmy tylko zbyt mało czasu.